Witam Państwa bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie. Oczywiście w internecie Państwo mogą mnie oglądać, ale teraz już bardzo rzadko na żywo. No, mamy tutaj pewne, że tak powiem, jak widać, difficulties, ale... Oj, nie, nie. Nie. No to mogę jeszcze trzymać ewentualnie. No, ja może pomogę. Tak? Może tak będzie łatwiej. No... To może. Dobrze. Proszę Państwa, rozpocząć chciałam cytatem z Wyspiańskiego, a raczej nie z Wyspiańskiego, który wspominał o tym, jak to Polacy lubią powtarzać swoje błędy i jakby to wszystko mogli mieć, byleby chcieli chcieć, ale o tym, że przywołał go w swojej książce Kornel Makuszyński, który był świadkiem rzezi, które dokonywały się na Polakach po I wojnie światowej. I tam napisał coś takiego, że trzeba napisać, wspominając te dni, owo polskie, myśmy wszystko zapomnieli. Pisał Makuszyński, gdyby bowiem kto chciał pamiętać, musiałby jeszcze za 1000 lat nienawidzić i za 1000 lat jeszcze musiałby nimi gardzić. Ale my mamy to szlachetne, jedyne, takie piękne kalectwo duszy, że nie umiemy nienawidzieć. I może właśnie dlatego zmuszeni jesteśmy w kółko powtarzać tragiczne błędy. Tematem mojego wykładu jest nacjonalizm ukraiński, który jest stałym zagrożeniem dla Polski i Polaków. Jądro nacjonalizmu ukraińskiego to bezwzględność, okrucieństwo, rasizm i antypolonizm. Ideologia ukraińskiego szowinizmu ma niestety długą i mroczną tradycję. Wystarczy zajrzeć do dzieł literatury ukraińskiej, odwołującej się do etosu kozaczyzny. Oczywiście nie mamy tutaj miejsca na to, aby to analizować, ale chętnych odsyłam do niewielkiej książeczki Hajdamacy, którą nawet przywiozłam tutaj ze sobą, gdzie we wstępie starałam się problem ten zwięźle omówić w ujęciu historycznym. Ale przejdźmy do okresu II Rzeczpospolitej, czyli do lat 1918-39. Znaczącą rolę w propagowaniu nienawiści wobec Polaków odegrał wówczas zafascynowany faszyzmem ideolog nacjonalizmu ukraińskiego Dmytro Rodoncow. Ogłoszona w roku 1926 praca Nacjonalizm zawierała doktrynę, która wywarła przepotężny wpływ na kształtowanie się postaw młodych Ukraińców, głównie tych mieszkających na terenie Rzeczpospolitej. Co tam pisał? Bądźcie napastnikami i zdobywcami, zanim będziecie mogli stać się włodarzami i posiadaczami. Wrogość jest nieunikniona. Jeden z rozdziałów tej pracy nosi tytuł Twórcza przemoc oraz mniejszość inicjatywna jako siły porządkujące. Realizacją owej koncepcji było w czasie II wojny światowej powołanie przez OUN Bandery tzw. Służby Bezpieki, czyli terrorystyczno-policyjnego organu złożonego w cudzysłowie z lepszych ludzi, który stosował przemoc wobec słabszych, jak choćby chłopskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej. Oczywiście terroryzował też tych Ukraińców, którzy Polaków mordować nie chcieli. W rozwinięciu swych idei Rodoncow pisał: bez przemocy i żelaznej bezwzględności niczego w historii nie stworzono. Przemoc, żelazna dyscyplina i wojna – oto metody, przy pomocy których wybrane narody idą drogą postępu. Siłą motoryczną tak sformułowanej idei nacjonalizmu ukraińskiego miała być ekspansja terytorialna. Cytat. Pragnąć świetności swego kraju oznacza pragnąć nieszczęścia swoich sąsiadów. Ekspansji swojego kraju wyrzeka się tylko ten, u kogo całkowicie umarło poczucie patriotyzmu. Bowiem gdy historia jest walką o panowanie i władzę, o wzięcie w posiadanie, to twórcza przemoc musi odgrywać dużą rolę w tym procesie, albowiem zawłaszczanie to przede wszystkim pragnienie pokonania. Te otóż tezy stały się podstawą ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, będącego specyficzną odmianą nazizmu, jeszcze brutalniejszą od oryginału. Obok wątków rasistowskich nie brakowało tu i fanatyzmu, i nietolerancji.
Najbezwzględniejsi przywódcy nacjonalizmu ukraińskiego, dzisiaj pamiętajmy, bohaterowie Ukrainy, Stepan Bandera, Roman Szuchewicz, wychowywali się właśnie na ideach Dmytra Doncowa. Jeszcze przed pierwszym kongresem ukraińskich nacjonalistów w roku 1929 został opracowany tak zwany dekalog ukraińskiego nacjonalisty, autorstwa Stepana Łękawskiego. Tego dekalogu uczyła się na wyrywki ukraińska młodzież nacjonalistyczna. Tego dekalogu uczy się dzisiaj nacjonalistyczna młodzież na Ukrainie. Oto z tego dekalogu cztery jakże istotne hasła. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz o nie. Nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wroga swojej nacji. I wreszcie będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni państwa ukraińskiego nawet na drodze zniewolenia obcoplemieńców. Najbardziej spektakularnym ośrodkiem propagandy stosowanym przez OUN był terror i anarchizowanie państwa. Setki zamachów, napadów, podpaleń służyły szerzeniu agresywnych postaw, wywoływały strach, podważały wiarę w siłę i stabilność II Rzeczpospolitej. Ukraińskie organizacje nacjonalistyczne pełniły też rolę piątej kolumny. Dostarczały polskie dokumenty państwowe i wojskowe nie tylko Niemcom, ale także Sowietom i Litwie. Ich pozyskiwanie było nagminne, bo Ukraińcy przecież służyli w polskim wojsku i to na wszelkich szczeblach, pracowali w policji, sądownictwie, a nade wszystko stanowili bardzo liczną grupę pracowników kolei, którzy kradli niezbyt niestety przezornie wysyłane tą drogą materiały tajne. Handel ten stanowił podstawowy sposób utrzymywania komórek nacjonalistów, szczególnie komórki UWO OUN rezydującej w Berlinie. W latach 30. do tradycyjnych form wywiadu i dywersji doszła jeszcze współpraca z oddziałem pierwszym berlińskiej centrali Abwehry. Niemcy potrzebowali ukraińskich agentów do akcji przeciwko Polsce. W tym celu przygotowywali nacjonalistów analogicznie do dzisiejszego szkolenia komandosów służb specjalnych w różnych ośrodkach. Tą drogą podążać będą i podążali także podczas II wojny światowej, szkoląc grupy Ukraińców na bezwzględnych morderców. Były to w różnych miejscach Polski obozy siekierników, dusicieli, między innymi pod Krynicą. W przededniu II wojny światowej OUN podjęła się przygotowania i zorganizowania antypolskiego powstania skoordynowanego z napadem sąsiednich krajów na Polskę. Gdyby nie odwołanie rozkazu tego wystąpienia przez Niemców, a potem powstrzymanie już trwającego, bo wiemy, że to powstanie wybuchło, państwo mogą sobie zajrzeć do dokumentów, powstrzymania mordowania Polaków przez Rosjan, to do masowego ludobójstwa polskiej ludności cywilnej doszłoby już jesienią 1939 roku. Wspomniany dekalog ukraińskiego nacjonalisty nie pozostał w sferze teorii. Przykazania dotyczące postępowania z obcoplemieńcami, czyli głównie Polakami, wprowadzili w czyn, gdy tylko nadarzyła się okazja. Chodziło o zniszczenie ludności polskiej na terenach uznawanych przez Ukraińców za ukraińskie. Idea brutalnej czystki etnicznej na tych ziemiach stanowiła bowiem istotę nacjonalizmu ukraińskiego. Pamiętajmy, w czasie wojny Ukraińcy realizowali ten plan przy ścisłej współpracy z wrogami Polski, czyli zarówno z Niemcami, jak i już tutaj bardziej dyskretnie w pierwszej fazie z Sowietami, prawda? To nie jest tajemnicą. Obiecano, nacjonaliści obiecali chłopom ukraińskim, że ziemia i cała własność Polaków zostanie im odebrana bez jakiegokolwiek wykupu czy odszkodowania. A żeby usprawiedliwić takie łamanie prawa, odwoływali się do koronnego do dzisiaj argumentu historycznej krzywdy ukraińskiej. Bo Ukrainiec, proszę państwa, choćby mordował, choćby kradł, to on zawsze jest pokrzywdzony. Spotkają się z tym państwo i na pewno się część z państwa już spotkała. Nacjonalizm ukraiński miał zawsze charakter silnie antypolski. Tak było przed II wojną światową, w jej trakcie, kiedy przybrał bestialski, ludobójczy wymiar. Tak jest i dzisiaj.
Tezy Doncowa prezentowane są ogółowi społeczeństwa. Kult OUN, UPA czy SS Galicen stał się na Ukrainie oficjalną religią państwową. Niepotępione zbrodnie doprowadzają nie tylko do zafałszowywania historii, ale i do odradzania się tego ruchu. Wracają faszystowskie reminiscencje, pochwalanie i propagowanie barbarzyńskich metod walki. Nie zmieni tego deklarowana przez rządzących Polską bezwarunkowa miłość wobec Ukrainy. Moim zdaniem jest to miłość bez wzajemności, maskowana jedynie i to rzadko przez stronę ukraińską fałszywą, koniunkturalną retoryką. Prawdziwym celem jest chęć wszechstronnego, materialnego wykorzystania dorobku Polaków, no a na końcu wciągnięcie ich pełnoskalowo do wojny z Rosją. Dowodów jest aż nadto. Mimo stałej pomocy finansowej i politycznego wsparcia na arenie międzynarodowej, która trwała przez lata, Ukraina zachowuje się wobec Polski lekceważąco i butnie. Nie brakuje też przejawów niechęci, a nawet nienawiści. Znajdziemy je zarówno w deklaracjach ideowych samych nacjonalistów, słynnego prawego sektora czy swobody, które z czasem, jak wiemy, stały się wykładnią całego państwa ukraińskiego, jak i we wrogich, agresywnych wypowiedziach polityków czy duchownych grecko-katolickich. W efekcie mamy konkretne, szkodzące Polsce działania ekonomiczne i polityczne. Doszło do tego, że Ukraina przez ostatnie lata prowadziła z nami swoistą wojnę gospodarczą, transportową i celną, podczas gdy rynek Polski stał przed towarami ukraińskimi otwarty na oścież, na polski eksport nakładane były drastyczne cła, wręcz utrudniano przepływ towarów, czego uwieńczeniem było zablokowanie, i to tuż przed wybuchem kolejnej fazy wojny z Rosją na początku roku 2022, transportów kolejowych z Chin, co naraziło nasz kraj na poważne straty. W ramach wymuszania kolejnych koncesji na wjazdy ukraińskich aut do Unii Europejskiej napadani są polscy kierowcy tirów, nawet ci, którzy wiozą pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie. Już wcześniej dochodziło na zachodniej Ukrainie do drastycznych incydentów antypolskich. Organizowano ataki, nawet z użyciem granatnika na polską ambasadę, placówki konsularne. W trakcie tych prowokacji bezczeszczono i niszczono polskie symbole, darto i deptano polskie flagi, a pod adresem naszego kraju wykrzykiwano i wypisywano obelgi. Zniważano też oficjalnych przedstawicieli państwa, w tym kolejnych prezydentów. Okradano biznesmenów, którzy ośmielili się inwestować na Ukrainie, napadano na naukowców, dochodziło nawet do zabójstw, na przykład zabójstwo doktora Roberta Kuwałka we Lwowie w 2014 roku. Jednocześnie bezprecedensowe totalitarne prawodawstwo na Ukrainie, uchwalone na Ukrainie, dopuszczało i dopuszcza prześladowanie naukowców za podejmowanie badań o zbrodniach OUN, UPA i SS Galicen, czy o haniebnych postępkach Bandery, Szuchewicza, Kłyma, Sawura. Dotyczy to także badaczy innych narodowości, czyli w naszym przypadku mnie czy osób, które się tym zajmują. Oczywiście opisywane incydenty w większości trzyma się w tajemnicy przed polską opinią publiczną. Ukraińskie władze, wbrew konwencjom, wbrew tradycji, wbrew zwykłej ludzkiej przyzwoitości, nie pozwalają też na ekshumowanie polskich ofiar II wojny światowej, szczególnie tych pomordowanych przez OUN, UPA czy SS Galicen. Całe lata nacjonaliści bezkarnie dopuszczali się niszczenia i bezczeszczenia nielicznych upamiętnień ofiar ukraińskiego ludobójstwa, które powstały na terenach ukraińskich: Huta Pieniacka, Bykownia, Podkamień, pomnik pomordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wóleckich. Na niszczonych przez nacjonalistów pomnikach wypisywane były obelgi wobec ofiar, swastyki, wilcze haki, symbole SS. Osoby pielgrzymujące do tych miejsc w kolejne rocznice zbrodni były napadane, zastraszane, znieważane przez liczne grupy stojące z banderowskimi flagami. Działo się to nawet w obecności wysokich przedstawicieli polskich władz, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Śledztwa prowadzone były zawsze obieszale przez stronę ukraińską, tak by nie wykryć żadnych sprawców. Nierozliczenie zbrodni na Polakach i innych nacjach oraz nienapiętnowanie haniebnej kolaboracji z Niemcami doprowadziło się do masowego odrodzenia się nazizmu na Ukrainie. Co gorsza, w poczuciu pełnego rozgrzeszenia sprawców Ukraińcy uznali okrutne czyny banderowców, melnykowców czy ukraińskich SS-manów i policjantów za powód do dumy.
Żyjącym daje się odszkodowania, bonusy, mordercom zaś stawia się pomniki, tworzy się ich panteony, nazywa się ich imionami ulice i skwery. Nie ma nic bardziej demoralizującego naród, a dzieje się to cały czas. Tu należy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ukraińcy nie poczuwają się do przeproszenia i zadośćuczynienia Polakom. I to nie tylko za ludobójstwo, ale i dzisiaj na przykład za słynny atak rakietowy w Przewodowie, w którym zginęli polscy obywatele, albo za podłożenie uzbrojonego granatnika grożącego eksplozją i licznymi ofiarami policji. Wiedzą widać, że nie muszą się tłumaczyć z niczego, że mogą lekceważyć Polaków. Kto się nie szanuje, tego nie szanują. Analizując to głębiej, należy stwierdzić, że za takim postępowaniem stoi ideologia etnicznej nienawiści i zaboru. Rozszerzanie się nacjonalizmu ukraińskiego nieuchronnie doprowadzi do konfliktów nie tylko z Rosją, ale i z innymi sąsiadami. To państwa graniczące z Ukrainą będą ponosić konsekwencje głoszonego przez szowinistów hasła budowania wielkiej Ukrainy poprzez włączanie do tego państwa wszystkich, w cudzysłowie, historycznych ukraińskich ziem etnicznych, nie wykluczając także między innymi części obecnej Polski. W przypadku naszego kraju oznacza to sięgnięcie po kilkanaście powiatów wschodnich. Już teraz te rejony pogranicza wypełnione są milionami niechcianych przybyszów, których w osiedleniu i nabywaniu nieruchomości wspierają przedstawiciele dobrze już usadowionej w lokalnych władzach mniejszości ukraińskiej i niestety władze w Polsce. Trzeba liczyć się z tym, że Ukraina może podjąć próbę zrekompensowania sobie utraty obszarów wschodnich podnoszeniem pretensji terytorialnych do naszego kraju, takimi metodami. Jakimi metodami mogłoby to być realizowane, wiemy z przeszłości aż zbyt dobrze. Jest to wielce prawdopodobne, że znając historię i zamiłowanie Ukraińców do Niemców, i Niemcy wykorzystają tą sytuację, by napaść na Polskę. I tutaj scenariusz rozbiorów robi się realny. Musimy mieć świadomość, że do takich rozbiorów Niemcy w sytuacji anarchizowania się Polski ochoczo dołączą. Podsumowując, jak widać, zagrożenia istnieją, potęgują się z każdym miesiącem. Spowodowało to główne wpuszczenie w nasze granice i to bez kontroli ośmiu, dziewięciu milionów Ukraińców i obciążenie Polaków kosztami ich utrzymania. Wiemy, że są wśród nich osoby o poglądach banderowskich, wrogich Polakom, które mogą liczyć na współpracę szowinistycznych środowisk ukraińskich mieszkających już w Polsce, a i tych z zagranicy. Do naszego kraju przenika bardzo dużo broni, przenikają też przestępcy. Poza pospolitą przestępczością, rozbojami, kradzieżami, wypadkami drogowymi, prostytucją, korupcją, pijaństwem, chorobami zakaźnymi, wyłudzaniem świadczeń itp., narażeni jesteśmy na bojówkarstwo, terroryzm i szpiegostwo. A destabilizacja naszego państwa postępuje. Dzieje się to analogicznie do tego, jak stało się z II Rzeczpospolitą, przed II wojną światową. Władze wikłają do tego Polskę w wewnętrzne sprawy Ukrainy, narażając nas, jak już wspomniałam, na konflikt z Rosją i stawiają nas każdorazowo przed faktami dokonanymi. Informacje o kolejnych prowokacjach wobec Polski, albo jest to na przykład budowa kolejnych pomników, morderców Polaków, zakłamywanie historii, wypowiedzi, zachowanie się ukraińskich notabli, dzisiaj, prawda, pana Melnyka, Wiatrowicza, a nawet samego Zełenskiego, docierają rzadko, są przemilczane przez rządzących. Osoby, które je usiłują zauważać, które o nich mówią, a spora ich grupa tutaj jest i siedzi nawet tu koło mnie, od razu są etykietowani, napastowani jako agenci Putina. I szerzy się w tej kwestii swoisty terror intelektualny, który ma wyeliminować z przestrzeni publicznej i medialnej wszystkie te osoby, które nie wpisują się w wojnę propagandowo-agitacyjną toczoną przez Zachód i przez władze Polski przeciwko Rosji. Wojna wypowiedziana dysydentom w mediach i na forach internetowych jest bezwzględna. Zaangażowano w nią już tysiące Ukraińców. To oni
za pieniądze Polaków prześladują ich we własnym kraju. Ja tutaj Państwu nawet w swoim referacie zamieściłam taki fragment wypowiedzi Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, taka rzecz, gdzie po prostu jest to organizacja, która najmuje Ukraińców, żeby dopadała i prześladowała Polaków, zgłaszała ich i tutaj najlepsze jest to podsumowanie. Co będziecie robić, prawda, tam się do tych Ukraińców zgłaszają. Razem z nami będziesz wyszukiwał w sieci internetowej prorosyjskich przestępców, którzy udostępniają putinowską propagandę i będziemy kierować przeciwko nim sprawy prokuratorskie i sądowe i będą oni po prostu, proszę Państwa, no przed prokuratury Ukraińcy zatrudnieni będą Polaków, prawda, stawiać po uznaniu, prawda? Wydaje się, że według znanej metody kryzys ukraiński został aż tak wyeksponowany w mediach, by ukryć dramatyczny stan naszego państwa, że już tutaj każdy odruch jakiegoś protestu przeciwko prowadzonej polityce może być do tego bardzo łatwo zaszeregowany. Obrana droga wydaje się szkodliwa, niebezpieczna i głęboko upokarzająca. Niegodne i służalcze zachowanie polskich polityków budzi wręcz zażenowanie. Brakuje reakcji władz i MSZ-u na antypolskie wypowiedzi i zachowania ukraińskich polityków typu Melnika, Deszczycy, Załużnego, Podolaka i tym podobnych. Koresponduje z tym skandaliczna i bezkarna wypowiedź rzecznika rządu pana Łukasza Jasiny, Ukraińca, absolwenta KUL-u, zresztą wyszlifowanego w kanadyjskich banderowskich szkołach, co sprawdziliśmy, który bezkarnie pozwala sobie nazywać Polaków sługami Ukrainy. Przypomina to obrzydliwą, prześmiewczą karykaturę polskiego hymnu propagowaną przez banderowców. Cytuję, jeszcze Polska nie umarła, ale umrzeć musi, jeszcze Polak Ukraińcom buty czyścić musi. Oni tą śpiewką się często do nas zwracają, szczególnie w Przemyślu. Pan doktor Jasina nie stracił stanowiska po swojej skandalicznej wypowiedzi. Władze, powtarzam to, bezkarnie narażają Polaków na niewyobrażalne straty i ryzyko wplątania nas w wojnę z Rosją po stronie wiarołomnych Ukraińców. Moim zdaniem Ukraina powinna zostać, tak jak Niemcy, objęta programem bezwzględnej denazyfikacji. I tutaj zgadzam się, że bez tego się nie obejdzie. Proszę Państwa, tutaj mam jako ilustrację z wczoraj, przepraszam, wypadło to bardzo marnie, ale to jest mural, znajdą Państwo w internecie, kto się posługuje. Mural z Kijowa, gdzie zwracam Państwu uwagę, to jest właśnie Wielka Ukraina, tu jest hełm, prawda, czyli hełm nasz, a to jest Kubań. Tu już nie chodzi już tylko o Krymy, prawda, czy coś. Nie, to już hełm, prawda, i Kuba. I to jest wielki mural w Kijowie. Dwa dni temu po prostu sprawa zupełnie aktualna. A teraz na zakończenie chciałam Państwu, chciałam zadedykować wszystkim tym, którzy wątpią w to, o czym tutaj mówię. Nie protestują, gdy w nasze granice wpuszczane są kolejne setki tysięcy ludzi zarażonych wakcynem banderyzmu. Chciałam przypomnieć pieśń popularyzowaną przez banderowców, ale też wydaną w kolejnych śpiewnikach banderowskich, nazywanych ukraińską marsjanką, Marsz na Warszawę. Ogniem płonie Ukraina, w Dniestrze płynie niewinna krew i woła nas srogo do boju, do broni woła Surma znów. Już nie zatrzymamy się w Zamościu, nie ucieknie Lach od zemsty, od bram Krakowa aż do Warszawy wyścielimy lackim trupem szlak. Do broni kozacy wścieka się gniewny lach. Od bram Krakowa aż do Warszawy wyścielimy lachami szlak. Już dość nam lachy cieli rany. Palą się one i budzą gniew. Już rychło spadnie zemsty grzmot na łódź Warszawy i Kraków. Do broni kozacy wścieka się gniewny lach. Od bram Krakowa aż do Warszawy wyścielimy lackim trupem szlak. Gniewem płonie Ukraina, z gór karpackich i do rzeki Don,
i duch zemsty podnosi flagę, zbliża się nasz Napoleon, to kłamstwo kultura i Europa, czcze przechwalanie się nowych katów, my po, w cudzysłowie, barbarzyńsku zburzymy do Szczętu i Łódź, Warszawę i Kraków. To jest, proszę Państwa, ze śpiewnika upadłego sobie pani Kulińska nie wymyśliła. Wydany w Kanadzie, wydany w Łódzku, wielokrotnie wznawiany. Więc jeżeli jakieś złudzenia mamy, że tą polityką ustępstw osiągniemy cokolwiek, to jesteśmy w ogromnym błędzie. Dziękuję Państwu bardzo.